Cześć, witajcie na ranczu przy Sobocie. Drodzy widzowie, zerknijcie, bo to co tydzień temu kupowałem, obiecałem wam troszeczkę bliżej zaprezentować. Więc dzisiaj chciałem przedstawić wam ten sprzęt, który tydzień temu kupiłem, czyli parnik. Co i jak to wygląda, jak go usprawniłem. Przepraszam za to, że jestem taki przykurzony, ale dlaczego, to za chwilę się okaże. Zaraz zobaczycie, co było powodem tego mojego przykurzenia. No więc pokażę wam, o co chodzi. Tak wygląda parnik od środka, nie? Tutaj macie sterowanie ciągiem. I to jest ta wersja wyposażona w szamot. Żeliwna krateczka. I tak to wygląda. Ale wiecie co? Rozmawiałem z facetem, który to sprzedaje i pytam się, no to co ten szamot tutaj daje, nie? I on mi mówi takie coś, że ten szamot powoduje to, że tutaj się o ta część nie wypala, nie? Że normalnie by to szybciej się wypaliło, ale przez to, że jest szamot, no to blokuje jakby dopływ tego ciepła. No więc dobra, skoro ten szamot blokuje tam, żeby nie wypalało, no to co z tą blaszką? Bo jak zerkniecie sobie, tutaj to żeliwo jest jakby powyżej, a tu jest płaskie dno. Ja do niego mówię, no ale wie pan, tu zacznę palić, tu mi spadnie i zacznie wypalać to dno, nie? No i facet, który to sprzedawał, mówi, no tak się mniej więcej dzieje. Po 2 latach to dno jest wypalone i o tą całą część za 470 zł trzeba sobie dokupić, nie? Mówię, o, no to biznes, cały parnik 700, a co 2 lata będę za 470 wymieniał, nie? Prawie za 500. Więc wiecie, co ja wymyśliłem? Możecie się śmiać. Ale ja sobie zakupiłem dodatkowo szamotu w lokalnej hurtowni budowlanej i zamierzam całą tą podłogę tutaj wkoło tej kratki wyłożyć szamotem, tak? Oczywiście na płasko, będę go musiał tu podocinać tak, żeby ta kratka nie była na wierzchu, bo nawet będzie źle wybierać popiół, tylko żeby ona właśnie była delikatnie niżej, bo popatrzcie, grubość szamotu jest coś takiego, więc nawet jak mi tutaj się będzie palić, czy tutaj, to łatwiej sobie po prostu ściągnę tutaj jakimś pogrzebaczem i to spadnie tutaj niżej do popielnika. Do tej części. Więc taki mój plan na przerobienie tego polskiego parnika, tak żeby go jeszcze trochę ulepszyć. Nie wiem, czy może ja się mylę, ale słuchajcie, jeśli to ma zadziałać, to dlaczego nie? Nawet o tutaj zastanawiam się, czy w ten sposób nie dać też w koło szamotu, nie? Żeby tutaj tej części nie wypalało. Tu są akurat drzwiczki. Drzwiczki, popatrzcie, drzwiczki są podwójne, z podwójnej blachy, ta i ta. Tak, żeby chroniło przed wypalaniem. Natomiast tutaj już jest, tu już nie ma żadnej ochrony, tu jest ta blaszka, nie? Ogólnie też zastanawiam się, czy nie przerobić troszeczkę tego szamotu, który już tutaj jest. Chociaż może nie, o tak jakbym to wstawił, to by nawet nie głupio wyglądało. To jest generalnie, widzicie? Tam jest mocno wciśnięte bodajże. To można sobie tak sterować tym. I zaraz to spróbuję poukładać, żeby takie ładne palenisko zrobić. A tu zaraz będziemy docinać i dopasowywać. Tu jest lekki kąt i to się nie zgrywa. Niestety, o tak jak zauważycie, tu jest inna odległość, tu jest więcej. Jest taki, do szpica schodzi, więc będzie to trzeba tutaj troszkę się pobawić z docinaniem. Ale wydaje mi się, że w ten sposób skonstruowane palenisko będzie służyło dużo, dużo dłużej. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy to ma rację bytu, co ja tutaj robię, czy ja się mylę. No, trochę kurzu, trochę szlifierki i górę mam tak zrobioną. Teraz ta gorsza część, bo tutaj będzie ciężko docinać tak, żeby to tak kurczę ładnie wyglądało. No nie wiem, będę się starał jak najlepiej, ale chyba jeszcze tutaj bardziej sobie postaram się dopasować, zwłaszcza tu, bo tu mam mniej miejsca, jak widzicie, na dojście. Chyba o te kanty pościnam tutaj i tutaj, tak żeby się ładnie wyłożyła do końca tutaj ta szamotka. Przez to tutaj będzie troszeczkę więcej miejsca i te cegły bardziej się wsuną. Tak to chyba zrobimy. Ok, mam dopasowane brzegi.
Troszkę sobie je pozacinałem. Ładniej to wszystko wygląda. I teraz mogę już dopasowywać dno, bo teraz mi się poprzestawiały troszeczkę te boki, więc zaczynam dopasowywać dno, ale ja wam już chyba tego za dużo nie pokażę, bo się ciemno robi. Natomiast pokażę wam jedną fajną rzecz. Szybko przebiegnę. Patrzcie, jaki czad dzisiaj u nas. Jak to przepięknie wygląda. Ekstra, co nie? A tak wygląda skończony ten to wykładanie całe parnika. Jeden dzień później i kilka godzin później, tak to wygląda, drodzy widzowie. Zabawy było co niemiara. No, może dlatego, że nie miałem odpowiedniej tarczy do tego, więc trochę tutaj poszło tych, ale w sumie 8 tych zużyłem. 8 cegiełek, tych 32 mm. Koszt ich to jest coś koło 55 zł, tych 8 cegiełek, więc o tyle rozbudowałem parnik, ale teraz wydaje mi się, że powinien być dużo, dużo odporniejszy na przepalanie. Nie wiem, czy wam się takie rozwiązanie podoba, czy nie, ale moim zdaniem ten parnik dużo, dużo dłużej wytrzyma. No dobrze, a drodzy widzowie, wracając jeszcze do tematu gniazda, jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony waszą dojrzałością. Muszę to chyba tak nazwać. Powiem wam szczerze, na początku jak czekałem na wasze komentarze, to tak sobie pomyślałem, o, chyba wszyscy będą chcieli montować tą kamerę, bo każdy będzie chciał widzieć co i jak. I spodziewałem się właśnie takich odpowiedzi. Natomiast ponad 90%, myślę, że nawet 95%, nie liczyłem tego, tak strzelam, większość z was stwierdziła, że poczekać, żeby te bociany spokojnie wychowały jakby przez jeden sezon młode, żeby tu się w pełni zagnieździły i dopiero wtedy będziemy coś dalej z nimi robić. I jestem mega, mega pozytywnie zaskoczony waszą dojrzałością, waszą może tak wstrzemięźliwością, że nie chcieliście tak szybko zobaczyć, co tam się będzie działo. No i waszym profesjonalizmem. Dzięki wielkie. Powiem wam, duży szacuneczek ode mnie. Bardzo mi się to spodobało. I wydaje mi się, że mam poważne grono takich ekspertów, którzy mi tutaj doradzają. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że kurczę nie wieje, bo znowu dzisiaj wieje u nas, że wy tego nie słyszycie. Dziękuję bardzo za waszą pomoc w tym temacie. Tak też zrobimy, tak jak chce większość, czyli w tym roku odpuścimy montowanie kamery, w tym roku zajmiemy się rozbudową i pieniążki pójdą w tym celu. Natomiast jeśli oczywiście, bo ja nie jestem tego na 100% pewien, zainteresowanie gniazdem jest, ale czy będzie? Ciężko powiedzieć. Dlatego, jeśli się uda, to w przyszłym roku będziemy montować kamerę. Jeden sezon, jeśli bociany w tym sezonie przyjdą, odczekamy. Niech na spokojnie się tutaj osiedlą. To jest plan, jeśli chodzi o bocianie gniazdo. Jeszcze raz bardzo dziękuję za bardzo konstruktywne komentarze. Spodobało mi się to ogromnie. Wszystkie przeczytałem, nawet po kilka razy. Nie na wszystkie odpowiedziałem. Serduszkuję po prostu, bo staram się w filmach wam odpowiedzieć tak, żeby każdemu nie pisać tego samego. Więc dziękuję bardzo. Co do, drodzy widzowie, co do parnika. No więc przejdźmy może do tego parnika. Bo jest to sprzęt, który być może wszyscy wiedzą, jak parnik wygląda. Mam taką nadzieję. Natomiast zdaję sobie sprawę, że wśród młodszych widzów mogą być osoby, które totalnie nie wiedzą, co to jest za sprzęt. Więc pozwólcie, że go wam dzisiaj zaprezentuję. Łącznie z omówieniem kosztów i wszystkiego. Ale to już zapraszam, żebyście mogli sobie na spokojnie przyglądnąć się, co to za upgrade duży dla mojego gospodarstwa. Otóż wystawiłem sobie go tutaj, tak żeby
lepiej się prezentował. On jest okurzony. Okurzony jest dlatego, że montowałem w nim mój autorski system usprawniający. Teraz pokrótce, drodzy widzowie. Zerknijcie. Jest to urządzenie, które będzie mi służyło do gotowania, odkręcę sobie tutaj, do gotowania czy to ziemniaków, czy zboża, a właściwie to parowania, jak sama nazwa wskazuje, parownik, tak? Czyli ściągamy wieko uszczelnione, wlewa się tutaj wodę, tak żeby ziemniaki nie przewierały, czy zboże. Jest taki dystans, który pozwala jakby nie przywierać do dna. Wyciągniemy ten dystans, tak to wygląda, tak żebyście wiedzieli co i jak. Parnik polskiej produkcji, jest to 100-litrowy parnik, ocynkowany. Zakupiłem go z szamotem, ale z szamotem, że tak powiem, w wersji zubożonej. Bo, dlaczego tak mówię? Ano dlatego, drodzy widzowie, bo moja wersja jest, czekajcie, z tej strony może, z której strony to tak bym dobrze pokazać. Tak jak już wam wcześniej pokazywałem, moja wersja jest mocno rozbudowana, czyli standardowo te trzy najciemniejsze cegiełki szamotowe, które widzicie, które są takimi opaskami metalowymi przymocowane, czyli ta, tamta i tamta, to był standard w tym parniku. Bez tego 50 zł był tańszy. Ogólnie parnik 700 zł mnie kosztował, natomiast bez tego szamotu byłby 650. To jest polskiej produkcji parnik. Ja dorzuciłem tutaj, jak widzicie, te wszystkie jasne szamotki po to, żeby to palenisko dłużej wytrzymało. Więc wyczystka, palenisko. Tutaj palicie, tutaj gotujecie. Fajny bajer, kiperek, ciach i można wszystko wykiprować. To urządzenie, powiem wam, ono jest w miarę nowoczesne. Wręcz myślę, że starszego typu gospodarstwa tego typu używają urządzeń. Natomiast w moim przypadku bardzo mi usprawni pracę. To jest urządzenie, które aktualnie służy u mnie do gotowania ziemniaków czy zboża i popatrzcie, to jest dużo niedoskonałe urządzenie. Zwykła koza, na której stoi garczek, myślę, że nie wiem, około 60 litrów, może nawet mniej. I w tym dotychczas było gotowane ziemniaczki. Więc przeskok jest o dekady, można powiedzieć. Zwróćcie uwagę, że tutaj palenisko jest pod całym jakby tym pojemnikiem, o tutaj, pod tym. Pod całym pojemnikiem pracuje ogień. Natomiast na tamtej kozie, którą tam widzieliście, tam jest tylko taki mały otworek i więcej ciepła ucieka w koło niż idzie do góry. Tutaj jeszcze zastosowanie tego szamotu, mam nadzieję, że sprawi, że ogromna ilość ciepła będzie szła do góry. Tamten na kozie około 3 godzin w zimny dzień potrzebowałem, żeby zagotować ten garczek ziemniaków. Nie pamiętam, jaka tam jest pojemność tego garczka. 60 litrów, może 50, coś takiego. To myślę, że bliżej 50. Tutaj zakładam, bo jeszcze nie sprawdzałem, zakładam, że 100-litrowy parnik, tak wyłożony szamotem, myślę, że mniej niż 3 godziny będę potrzebował, żeby zagotować tą właściwie dwukrotnie większą ilość produktów dla kur. No i z tyłu tutaj rurę zamontowałem dwumetrową. Jest tutaj jeszcze regulacja ciągu. Nic specjalnie, że tak powiem, skomplikowanego w tym urządzeniu nie ma. Natomiast bardzo, bardzo przyspiesza całą pracę. Nie jestem pewien, więc nie skrytykujcie mnie, ale tutaj jest uszczelka, więc można to dosyć szczelnie zamknąć i pod ciśnieniem, oczywiście pod ciśnieniem względnym, bo tu nie będzie wielkie ciśnienie, ale można to zamknąć i pod ciśnieniem gotować, więc cały proces przebiega dużo, dużo szybciej. Jest tutaj oczywiście zawór bezpieczeństwa, gdyby ciśnienie zbyt wzrosło. Tutaj jest ujście i w ten sposób można sobie działać. Można też spokojnie odlać na przykład wodę.
samą wodę. Zobaczcie, odlewacie samą wodę. Ziemniaki zostają pięknie. Wrzątkiem się nie parzycie. Wszystko elegancko na rączce. No, więc to jest to usprawnienie, na którym mi bardzo zależało. I tak jak widzieliście, mój sposób na jeszcze bardziej, wydaje mi się, polepszenie pracy tego parnika. Czy tak będzie? Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Natomiast moje przemyślenia mnie do tego skłaniają, że chyba to powinno być dobrze. Powiem tak, dla mnie to taka parnikowa rewolucja na moim gospodarstwie, bo to urządzenie naprawdę przyspieszy cały proces przygotowywania pożywienia dla moich zwierzaków, a jednocześnie odciąży mnie. Tutaj mnóstwo energii będzie pakowane od razu w przygotowanie posiłku. Tam, na tamtej kozie, mnóstwo energii było pakowane w globalne ocieplenie, bo ogrzewałem wszystko w koło, całe tutaj, jak widzicie, całe tu środowisko. Natomiast najmniej ogrzewałem ziemniaki, które akurat gotowałem. Niestety, tamta koza bardziej się nadaje do ogrzewania chyba budowy niż gotowania na niej. No ale nie jest do tego stworzona, więc to było tak troszeczkę zaadaptowane przeze mnie. Natomiast w tym momencie ilość zwierzaków mi się na tyle rozrosła, że takie urządzenie dla mnie jest niezbędne. Kto zgadnie, co mój tata robi? Nie podpija bimbru. Schował sobie bimber i wężykiem podciąga. Czekam w komentarzach, kto odgadnie, co mój tata robił tym wężykiem. Podpowiadam, wina nie spuszczał, bimbru nie pił. Dzięki, drodzy widzowie, za dzisiaj. Bardzo dziękuję jeszcze raz za pomoc, jeśli chodzi o okamerowanie bocianów. Tak zrobię, jak mi podpowiadaliście. Bardzo mądre rady i tak do tego się będę stosował. Miło mądrego posłuchać. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!